Witam Państwa, znajdujemy się dzisiaj na Kujawach. Jesteśmy na polu kapusty pekińskiej. Tu po bokach posadzony jest również brokuł. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy nawożenie, dokarmianie doliczne jesienią ma sens i jest skuteczne. Tu jak widzimy, brokuł jest w fazie intensywnego budowania róży. Będzie on zbierany tutaj najwcześniej za około 3 tygodnie. Jeśli chodzi z kolei o kapustę pekińską, ona będzie na tym polu dorastała co najmniej do listopada. W obu uprawach możemy zastosować preparaty, które bardzo łatwo i szybko przyswoją się w niskich temperaturach. Jesienią to jest główny problem, żeby skutecznie dokarmić rośliny. Temperatury nocą spadają już teraz do 5 stopni, w dzień sięgają maksymalnie 15-18, więc należy wybierać preparaty, które bardzo łatwo i szybko przyswajają się w niskich temperaturach. I takim preparatem jest preparat Haskon M10. Jest to preparat zawierający fosfor, potas i mikroelementy. Nie ma on azotu, który jest zbyteczny już nam o tej porze roku. I to, co wyróżnia ten produkt, jest to, że on bardzo szybko i łatwo przyswaja się w niskich temperaturach. Jego przyswajalność sięga 80-90% już przy 5 stopniach Celsjusza, podczas gdy preparaty oparte na kwasie fosforowym czy fosforanie monopotasowym lub innych nawozach prostych, ich przyswajalność przy 5 stopniach sięga tylko rzędu gdzieś 20-30%. Oczywiście i w brokule, i w kapuście pekińskiej szczególnie jest to ważne. Należy wykonywać również zabiegi wapniowe. No i tutaj też trzeba sięgnąć po preparaty bardzo łatwo i szybko przyswajalne i te, które szybko w roślinie się przemieszczają, zawierają wapń szybko przemieszczający się w roślinie. I tu z pomocą przychodzi nam produkt Calgreen, czyli mrówczan wapnia, lub produkt Calboron, czyli połączenie wapnia i boru.